Witam moi drodzy was wszystkich na kanale Skutif. Dzisiaj jedziemy sobie na wyspę. Z tego co wiem to też będzie parę ziomali, bo się sporo umawiałem. Jadę na wyspę, bo teraz będę jechał na mega rampę i chcę się trochę przygotować. A z racji na to, że ostatnio pogoda nie dopisuje, no to akurat dzisiaj mam taki dzień, że mogę pojechać wreszcie na jakiś skatepark. Na Awe dawno też nie byłem, więc też trochę nie trenowałem, więc trochę sobie potrenuję dzisiaj na wyspie. Oczywiście wziąłem GoPro, będą ziomale i mam nadzieję, że będzie spoko film, a tymczasem jedziemy. Dobra, dojechałem. Widać już wyspę. No w dzisiejszym dniu jeszcze mam ferię i zapomniałem, że dzisiaj jest poniedziałek i będą takie korki na mieście, no ale dojechałem, jest 15, więc już chwilę sobie jeszcze pośmigamy, jeszcze nie będzie tak ciemno. No i przebieram się i lecę, nie, żeby jak najszybciej tam pośmigać. No przebrałem się, oczywiście na wyspę secik z odzysku, znaczy secik, nie, secik jest zajebisty, ale ficik z odzysku, czyli jedna ochronka większa, druga mniejsza, niezapinające się, buty też rozwalone. W ostatnim filmie był mój skuterczek, gdzie montowałem sobie właśnie nową hulajnogę i nie miałem jeszcze zacisku, tylko zamontowałem SCS-ika, ale teraz zamontowałem właśnie czarny zacisk tilta i możecie obczaić. Jak dla mnie wygląda serio potężnie. Kurde, piękna, piękna naprawdę. Ale dobra, no bo tam chłopaki już czekają, zaraz się rozrobi ciemno, więc ja lecę na park wam ograć to wszystko. No i podbijamy na wysepkę. Jest dużo ziomali, tak jak kiedyś w sumie. Dawaj, ej, dawaj, nagrywam go. Co jest? Jaka wbita na skateboard. Siema. Jest flipek. Dobra, sprawdziłem 100 point of view z tego GoProsa. Jest git generalnie, więc będzie vlog z wyspy V2 z GoPro praktycznie. Ale może chłopaki coś jeszcze powrzucają potem. Polatamy sobie coś boksika, myślę. Trzeba będzie potrenować do tej mega rampy. Jakieś trójeczki czy coś. A tu mogę spróbować na pół 7-2 może. No nie siadło. Dobra, do 3 razy próba. A ten rek to 3. Ten rek to ma wartość historyczną już. Zabytkową. Reku nie chciał zrobić 3 kiklesów, to ja zrobię. Co? Tak? No i klasa. Dobra, oceniamy buty, dobra. Tutaj, no nie, no to są jakieś jednodniowe buciki. Nie, trzy dniowe, zobaczcie jak wyglądają. Świetnie, ten ma je od 15 minut. Ja no nie mam. I tutaj też się bardzo dobrze trzymają. Mike. No to już się zaczyna powoli pazur tak zwany, pazur. Ja teraz zaśpiewam piosenkę. Tutaj jedna sznuróweczka na propsie, I tutaj, ej nie no. Za 3 dyszki z Vinted, polecam bardzo serdecznie. Ej nie no, i teraz tutaj zrobię trajna barów. Zapraszam. Pewnie spadł bajek. Zapraszam. Nie spadł but, let's go. Ba. Zadziałało.
and or no and. Don't yeah. like. Nie będę teraz śpiewał. A snitch. A dzisiaj ktoś mówił, że on nie umie batera do bara, coś takiego. Nie, on mówił, że nie umie. On mówił, że nie umie, no to no, właśnie ja mówię, widzimy. A ja mówię, przecież masz mody, pokaż swoją kierę, swoje nacięcie na kierę podasz. O, czekaj. O, no coś pięknego. O kurde. Troszeczkę uciąłem, ale jest git. Kurde, zoomuje mi. Ej, no nie zoomuje mi, co jest? Ej, bo nie zoomuje mi, nie zoomuje mi. Nie zoomuje mi! Halo! Halo! Nie działa. Zoomowałeś z drością. Tak. Uuu, klasa, klasa. Ojojoj, 5-4. Że jakiś ławka chcesz, ławka chcesz. Ławka chcesz. Co? Jeszcze raz się mocno wywaliłem na tej ławce, bo ona produkuje wodę. Jakby astronauci potrzebowali wody w kosmosie, to proszę sobie zamontować tą ławkę. Saguaro, zapraszamy tutaj zbierać. O kurde, kopnęło na mnie. O shit! Te co jakieś fale tu robi, ty. Dokładnie nie, dlatego ja mówię, że to nie ma sensu, bo pojedzie ktoś, zrobi 3 i stanie się tragedia. Nie stanie się tak. Ale coś, co nie produkuje wody, się tam znajduje i na to pójdziemy. Co tu się stało? No typu, zobacz, jakie tam kurde, ty. Podążę. Kurde, zniknął. Dobra, jak widać zrobiło się dosyć ciemno. No i będziemy kończyć generalnie tą sesyjkę. Ja się najeździłem, teraz pokotowałem sobie chwilę jakiś triczek. I co? No widzimy się w następnym vlogu z Scootif. Elo.